Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest profesor Tomasz Stryjek, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj z panem porozmawiać na temat Ukrainy pod rządami Sowietów, czyli tej Ukrainy, dziejów Ukrainy, które rozgrywały się po pokoju ryskim 1921 roku, gdzie większa część Ukrainy została, że tak powiem, po stronie Związku Radzieckiego czy Związku Sowieckiego, tak jak to się mówi, i o tej części dominującej Ukrainy porozmawiajmy. Spotkałem w literaturze takie określenie, że właśnie ta pierwsza faza rządu bolszewików związała się z tak zwaną ukrainizacją, procesem ukrainizacji. O co tu chodziło? Tak, to znaczy trzeba wyjść od tego, że bolszewicy przystąpili do rewolucji w Rosji z przekonaniem takim marksowskim, przekonaniem, że narody są rzeczywistością taką tożsamościowo sztuczną, sztucznym wytworem czasów kapitalizmu. I że w gruncie rzeczy jedyną faktyczną, realnie istniejącą tożsamością jest tożsamość klasowa. W związku z tym rewolucja bolszewicka, zakładali, zniesie tożsamość narodową, ujawni tą sztuczność istnienia narodów. Ale jednak w trakcie rewolucji 1917-21 coraz bardziej przekonywali się, że realnie ta tożsamość narodowa w Ukrainie istnieje. Że Ukraińcy jakoś różnią się od Rosjan. I w końcu doszli do wniosku, że trzeba powołać Ukraińską Republikę Radziecką, podobnie jak Białoruską Republikę Radziecką. I w końcu formalnie to one zawarły ten traktat z Polską w Rydze. I ostatecznie to, o czym pan wspomniał, to jest tak zwana polityka korenizacji, która w przypadku Ukraińskiej Republiki Radzieckiej przymierza w formie ukrainizacji. O co tu idzie? O to mianowicie, że Lenin, bo to jeszcze on podejmował decyzję, zmarł dopiero na początku 24 roku, wyszedł z założenia takiego, że skoro już na razie ta tożsamość narodowa w ogóle istnieje jakaś, to w związku z tym najważniejsze jest to, byśmy komunikowali ideologię komunistyczną ludom, klasom pracującym, no to musimy ją komunikować w językach, które są dla nich zrozumiałe. A więc nie w rosyjskim, tylko właśnie w ukraińskim. W związku z tym w całym Związku Sowieckim w latach 20. obowiązywała taka polityka, zgodnie z którą starano się wręcz rozwijać kultury nierosyjskie. W przypadku wielu ludów syberyjskich to wymagało wręcz zaproponowania jakiegoś alfabetu, bo dotychczas nie było żadnego języka literackiego tych, powiedzmy, no, języków regionalnych. No, w przypadku Ukrainy oczywiście był, prawda? Ale chodzi o to, żeby wzmocnić te kultury, te literatury, instytucje kulturotwórcze, żeby właśnie i przeprowadzić alfabetyzację ludności w tych językach, ale po to, żeby im zakomunikować tą ideologię komunistyczną. I po to, żeby w końcu, kiedy oni zrozumieją tą ideologię komunistyczną i zrozumieją, że tożsamość narodowa powinna zniknąć, bo ona tylko antagonizuje między ludzi. Ona powinna zniknąć w świecie zbudowanego, w pełni utrwalonego komunizmu. Jednym słowem, miało to prowadzić wszystko w końcu do zlania się narodów. Tak? Narody się miały zlać w jedność, ale miała nastąpić faza przejściowa, w której kultury nierosyjskie miały być rozwijane, w tym kultura ukraińska. No w konsekwencji w latach 20. w Ukrainie wręcz popierano język ukraiński. Do tego stopnia popierano, że rosyjska inteligencja w Kijowie czy w innych miastach sobie trochę tak pokpiwała, prawda? Jak ktoś mówił coś po ukraińsku, to pytano, czy on mówi serio, tak? Ponieważ ten język nie jawił im się jako język, którym można jakieś poważne w ogóle myśli wyrazić. To był dla nich język ludu, język, jakaś taka chowirka, jak mówią Ukraińcy, tak? Czyli ludowa, prawda, mowa ludzi zacofanych, niezdolna do wyrażenia abstrakcyjnych pojęć, a jednak ten język był popierany właśnie po to w szkołach, żeby przez niego tę ideologię komunistyczną zakomunikować i pozyskać do projektu komunistycznego ogół ludności Ukrainy. To trwało w latach 20. i to miało olbrzymie znaczenie, dlatego że to była pierwsza próba alfabetyzacji ludności Ukrainy w ogóle. Carat takiej nie podjął. Jeśli by w ogóle podjął, to w języku rosyjskim, ale jej nie podjął. Nie stać go było organizacyjnie, instytucjonalnie na tego rodzaju przedsięwzięcie. Władze komunistyczne to podjęły i pierwszym językiem, który w piśmie poznały ukraińskie dzieci, był właśnie ukraiński. Tak? W związku z tym miał to duże znaczenie dla ukształtowania narodu ukraińskiego w XX wieku.
Czy oznaczało to też awans lokalnej elity, jeśli idzie o kręgi władzy? No do pewnego stopnia tak. To znaczy do pewnego stopnia rzeczywiście starano się o to, aby właśnie te władze republikańskie, żeby ich na czele stali Ukraińcy. Generalnie biorąc, wprowadzono obowiązek identyfikacji narodowej w Związku Radzieckim. Wpisywano to wręcz do dowodu osobistego. W punkcie 5 była informacja narodowość, prawda? I trzeba ją było zdeklarować. I w związku z tym większość ludności Republiki miała właśnie ten wpis Ukrainiec, tak? I starano się, żeby ci ludzie mający tego rodzaju wpis obejmowali, owszem, stanowiska kierownicze. W związku z tym jest to również pewna zmiana kadrowa, tak? Kosztem rosyjskich kadr dotychczas dominujących w gospodarce, prawda? W literaturze, w nauce, ale oczywiście wyłącznie komunistów, bo wyłącznie rekrutacja, prawda, przez partię komunistyczną do systemu nomenklaturowego się odbywała. Ja tu spotkałem takie nazwiska: Aleksander Szumski, Mikołaj Skrypnik, prawda? Oni chyba się... A to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo które pan porusza ten nurt ukraińskich komunistów, tzw. narodowych komunistów, którzy przywiązywali wagę do tej ukrainizacji, jak się okazało, większą niż to, co przedstawiłem dotychczas, nie traktowali instrumentalnie jako pewnej drogi do komunizmu, tylko traktowali ją jako wartość samą w sobie, tak? Język, kulturę, poczucie tożsamości ukraińskiej. Szumski był ministrem oświaty, natomiast tutaj Chwylowy był przede wszystkim wybitnym poetą ukraińskim, który właśnie w trakcie tej lat 20. w okresie ukrainizacji starał się jakby wykazać związek kultury ukraińskiej z Europą i wykazać, że Rosja w historii Ukrainy i potencjalnie w przyszłości jest pewnego rodzaju z tym swoim takim szowinizmem rosyjskim, imperializmem, zagrożeniem dla niej. Jego hasło Het від Москви, czyli jak najdalej od Moskwy, prawda? Tak, owszem, takie hasło padło. Ono pasowało w gruncie rzeczy do stosunku Lenina do imperializmu rosyjskiego. Imperializm rosyjski był nacenzurowany, prawda? On był właśnie kojarzony z caratem, z burżuazją, z kapitalizmem, z niesprawiedliwymi stosunkami społecznymi. Związek Radziecki miał budować, to się nazywała leninowska polityka narodowościowa, miał budować państwo równych narodów, które kiedyś w przyszłości zleją się w jeden naród. I Chwylowy więc, wykorzystując ten język oficjalny, ale tak doprowadzając go do radykalnych konsekwencji, tak, starał się pokazać ukraińskość jako wartość samą w sobie. I Szumski został odsunięty, tak, od tego ministrowania. Jego następca Skrypnik, też właśnie kolejny minister oświaty, i Chwylowy działali dalej. Ale kiedy doszło do Hołodomoru, do Wielkiego Głodu, obaj, Chwylowy i Skrypnik, popełnili samobójstwo. Właśnie w takim akcie protestu, jednocześnie akcie poczucia beznadziejności, tak, w sytuacji, ponieważ widzieli, że to jest moment zbrodni, masowej zbrodni na narodzie ukraińskim. I tu chyba... Tu chyba warto zapytać pana o taką ciemną postać w tym całym procesie Lazara Kaganowicza. Tak, Kaganowicz to jest ten przedstawiciel kierownictwa Związku Sowieckiego, prawda, który był wysyłany do Ukrainy w takich momentach krytycznych przez Stalina. Jeśli tym samym weszliśmy w problem Wielkiego Głodu, tak, to o tym trzeba tutaj oczywiście powiedzieć. Kaganowicz będzie tym takim odpowiedzialnym za to, prawda, przed kierownictwem sowieckim, aby Ukraina wykonała te poziomy dostaw zboża, tak, i w konsekwencji to jego taka bardzo drastyczna, tak, polityka
wybierania ze wsi ukraińskiej zboża, a potem wszystkich praktycznie produktów żywnościowych, przyczyniała się do tej wielkiej tragedii. No to jest oczywiście wielki problem, na ile wielki głód był zaplanowaną polityką kierownictwa sowieckiego, celem pomniejszenia liczby ludności Ukrainy. W świetle wyroku sądowego, jaki zapadł w Kijowie w styczniu 2010 roku i w świetle także ustawy w Ukrainie przyjętej przez Radę Najwyższą w 2006 roku, Wielki Głód był ludobójstwem kierownictwa sowieckiego, w skład którego wchodzili Stalin i Kaganowicz, na narodzie Ukrainy. No faktem jest, że ta klęska dotknęła oczywiście ziemie rosyjskie, ale chyba w stopniu mniejszym niż to, co się rozgrywało na Kijowszczyźnie, Humań i w tej całym terenie Ukrainy centralnej. Tak, to znaczy dotknęła południowej Rosji, dotknęła też bardzo północnego Kazachstanu. Więc całego tego pasa ziem rolniczych, zwłaszcza tych czarnoziemów, właśnie ciągnącego się od Europy do Azji w Związku Sowieckim. Natomiast pytanie jest takie, czy kierownictwo sowieckie miało taki plan, aby przez właśnie spowodowanie, przy okazji przeprowadzenia kolektywizacji, dokonać właśnie takiego zmniejszenia wyraźnie liczby, tak, Ukraińców i tym samym złamania ich ambicji narodowych, politycznych, czy też to ten pomysł pojawił się w trakcie, to znaczy zaczęli tą kolektywizację, skonstatowali silny opór na wsi ukraińskiej, najsilniejszy, silniejszy niż rosyjskiej czy kazachskiej i w związku z tym skoncentrowali na Ukrainie środki pacyfikacyjne, znacznie silniejsze niż w tamtych przypadkach i w konsekwencji spowodowali ten głód, brali go pod uwagę od początku, spowodowali go, terroryzowali głodem ludność. Pozostaje dyskusyjne, prawda, czy chcieli doprowadzić do zniszczenia narodu ukraińskiego, jak te wyroki i ta ustawa świadczyły, czy chcieli doprowadzić do zniszczenia klasy chłopskiej, tak zwanej kułackiej w Związku Radzieckim, aby umocnić i do końca wprowadzić system sowiecki. Niemniej niewątpliwym jest, że Ukraińcy ponieśli największą ofiarę z tego tytułu, ponieważ stawiali największy opór kolektywizacji. A czy kolektywizacja była ogłoszona właśnie w pierwszej intencji po to, żeby no gdzieś ten pomysł na nowe społeczeństwo tu już zaimplementować w tym trybie przyspieszonym, czy też wiązało to się z obrabowaniem chłopstwa w kontekście sfinansowania industrializacji? Tak, to jest oczywiście bardzo istotny moment, prawda? To znaczy wykorzystanie rzeczywiście zasobów zgromadzonych przez chłopów w latach 20., kiedy w Związku Radzieckim w ramach tzw. nowej ekonomicznej polityki istniały elementy rynku obrotem towarami rolniczymi, w konsekwencji chłopi mogli gromadzić pewne nadwyżki finansowe. Więc jest to część wielkiego projektu przejścia Związku Radzieckiego od bycia krajem rolniczym do bycia krajem przemysłowym przez zniszczenie kułaków, odebranie im ziemi, odebranie im zasobów, przekształcenie ich w robotniczą klasę miejską faktycznie i plus kołchoźniczą, czyli pracującą na państwowych gospodarstwach rolnych. To dotyczy całego Związku Radzieckiego, ale są momenty szczególne, jeśli chodzi o Ukrainę. Po pierwsze właśnie silniejszy opór przeciw kolektywizacji w postaci strajków, wystąpień, no nawet takich, można powiedzieć, działań, które mogły się przekształcić w wojnę partyzancką, w pierwszej fazie kolektywizacji, co się wiąże na pewno z tym, że w Ukrainie było silniejsze przywiązanie do własności prywatnej niż na wsi, niż w Rosji. Nie było chyba tego, tej konstrukcji, tej wspólnoty, która dominowała w Rosji carskiej, prawda, jeśli chodzi o własność ziemi. Tak, znaczy ten tak zwany mir chłopski, czyli wspólnota, wspólne władanie ziemią, on nie występował na obszarach dawnej Rzeczypospolitej, on występował w tej Rosji właściwej, tak, i większa część ukraińskiego chłopstwa no, nie miała właśnie takiego pamięci tego kolektywnego władania ziemią. Te miry zostały, czyli wspólnoty chłopskie zostały rozwiązane jeszcze pod koniec rządów caratów w 1905 czy 1906 roku.
Natomiast i w związku z tym ukraińskie chłopstwo ma silniejsze przywiązanie do własności prywatnej, silniejszą tradycję buntów społecznych, hajdamackich, chłopskich i w związku z tym mamy ten silniejszy opór i mamy także pewnego rodzaju międzynarodową grę, w której Stalin obawia się ataku na Związek Sowiecki z użyciem właśnie tych ruchów chłopskich ukraińskich przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Ataku ze strony? Ze strony Polski. No właśnie. Nie ze strony Niemiec, jak to się po 1933 roku zaczęto obawiać w Moskwie, prawda, czyli po dojściu Hitlera do władzy, tylko ze strony Piłsudskiego. Prawda? To Piłsudski był, pamiętając jego kampanię z 1920 roku, tym głównym zagrożeniem. Polska prowadziła politykę prometejską, prawda, podtrzymując ruch niepodległościowy ukraiński i prowadziła działania wywiadowcze w Ukrainie. Nic nie wiemy o tym, żeby planowała tego rodzaju powstanie, ale obawa przed tym, że Piłsudski wykorzysta niezadowolenie chłopstwa w pierwszej fazie kolektywizacji i ruszy do działań przeciw Związkowi Sowieckiemu. No była jednym właśnie z tych motywów, żeby skoncentrować szczególne środki wybrania ze wsi ukraińskiej całej żywności. Nie tylko tej według tych planów zbioru zboża założonych centralnie, ale praktycznie całej żywności, steroryzowania głodem do tego stopnia, aby całkowicie złamać opór. I w 1933 roku te działania są ponad normę ogólnosowiecką, jeśli chodzi o wieś w Związku Sowieckim. W tym sensie jest to niszczenie jednocześnie chłopstwa i niszczenie narodu ukraińskiego jednocześnie. Czyli po prostu motyw klasowy i narodowy. Czyli rozumiem, że doszło nie tylko i wyłącznie do klęski głodu i śmierci milionów osób, ale też odejście od polityki ukrainizacyjnej. Tak, to znaczy polityka ta korenizacyjna w całym Związku Radzieckim, ona jest faktycznie wycofana od przełomu lat 20. i 30., także ta ukrainizacyjna, to też jest jeden z motywów protestu chylowego, szczególnie i Skrypnyka, o którym wspomniałem. Natomiast i stopniowo rzeczywiście rozszerzał się ten udział języka rosyjskiego, prawda, w życiu publicznym, w nauce, w administracji. Do końca lat 30. Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że takim kolejnym tutaj momentem, prawda, jest to, co zostało nazwane w ukraińskiej historiografii diasporowej rozstrzelanym odrodzeniem, tak? Czyli rozprawa z ukraińską inteligencją. Czy tutaj może warto by było też, musiałem o to dopytać, żebyśmy nie poszli dalej, bo pojawiło się ciekawe nazwisko pewnego Polaka, który ma zasługi dla ukrainizacji, czyli Stanisław Kosior. To znaczy Kosior, tak, rzeczywiście. Szef partii chyba ukraińskiej. Tak, ale ja bym tutaj z jego polskim pochodzeniem niczego tu specjalnie nie wiązał, jeśli chodzi o to. Tak? To znaczy, oczywiście to jest w porównaniu z Kaganowiczem, tak? Później Chruszczowem, jeśli chodzi o szefów partii w Ukrainie, postać no, na tym tle bardziej pozytywna, tak? Ale nie można go zaliczyć do tych obrońców, tak? Ukraińskości, tak jak to w przypadku właśnie Szumskiego, Skrypnyka czy Chwylowego zostało wspomniane. Więc, prawda, i potem mamy ten moment rozprawy z ukraińską inteligencją narodową, który się zaczyna właściwie już od procesu Związku Wyzwolenia Ukrainy w 1930 roku, organizacji właściwie stworzonej, jak się wydaje, w dużej mierze sztucznie przez służby sowieckie, właśnie mającej, stworzonej po to, żeby udowodnić, że właśnie istnieje jakiś spisek w powiązaniu ze służbami polskimi, tak, z polskim wywiadem, no i żeby móc oskarżyć o zdradę, prawda, i usunąć z życia publicznego literatów ukraińskich. To się stało już na początku lat 30. No ale ta rozprawa z ukraińską inteligencją, ona nabiera coraz większych rozmiarów i w końcu lat 30. się zbiega z wielkim terrorem w całym Związku Sowieckim, z tak zwaną jeżowszczyzną. I od tego momentu można powiedzieć, że to już jest całkowity kres i tej polityki ukrainizacyjnej, tak, i no, polityki jakiegoś tolerowania, tak,
na poziomie Kijowa, na poziomie Ukraińskiej Republiki przejawów względnej niezależności, jaki wcześniej miały miejsce. Czyli no to w takim razie dochodzimy do 22 czerwca 1941 roku. Co się dzieje na Ukrainie, kiedy wkraczają Niemcy? No tutaj trzeba jeszcze tą rzecz wspomnieć, prawda, że wcześniej, po 17 września 1939, następuje zjednoczenie Ukrainy Zachodniej z Ukrainą Sowiecką, prawda? Czyli operacja sowiecka przeciw Polsce i można powiedzieć, no, utworzenie tej współczesnej granicy polsko-ukraińskiej, prawda? To jest bardzo ważny moment. I dopiero później, 22 czerwca 1941, uderzenie III Rzeszy na Związek Sowiecki. No, tu mamy do czynienia, II wojna światowa jakby z punktu widzenia ukraińskiego ruchu niepodległościowego, no to jest próba ustanowienia niepodległego państwa w oparciu o państwa osi, o III Rzeszę. Reprezentantem tej orientacji były dwie gałęzi organizacji ukraińskich nacjonalistów, a więc Banderowska i Melnikowska. One miały różne metody działania, ale w zasadzie cel podobny. Ta Banderowska, bardziej taka wzorująca się, może inspirująca się nawet faszystowskimi ideami włoskimi, tak? Melnikowska, starsze pokolenie, bardziej taka stonowana ideologicznie, ale obydwie stawiały na III Rzeszę. Banderowska doszła do głosu w Lwowie w pierwszej fazie operacji Wehrmachtu, doprowadzając do proklamacji niepodległości Ukrainy 30 czerwca 1941 roku, powołując rząd Jarosława Steczki, który to został prawie natychmiast aresztowany, usunięty, również sam Bandera, lider tej gałęzi, tej organizacji, został umieszczony w areszcie domowym, potem w obozie. Ja rozumiem, że w tym momencie Bandera traci wpływ na to, co jego odłam OUN-u dalej, że tak powiem, aż do końca wojny. W zasadzie tak, to znaczy przez całą wojnę Bandera pozostaje symbolem, bo w tych miesiącach właśnie lipca, sierpnia 1941 roku na Ukrainie Zachodniej przetoczyły się te same próby ustanawiania władz ukraińskich, co we Lwowie na poziomie lokalnym i tam słowo Bandera stało się symbolem, prawda, takim wyzwoleńczym, w związku z tym on pozostanie dla zachodnich Ukraińców przez całą wojnę symbolem tej orientacji antysowieckiej, ale kierownictwo tej gałęzi UN będzie podejmowało decyzje samo i te decyzje będą już po kilku miesiącach dla Niemców niekorzystne, to znaczy przejdzie UN Bandery do działalności podziemnej. Natomiast UN Mylnyka, to starsze pokolenie, ono będzie próbowało uczestniczyć dalej w budowie Ukrainy, pomimo tego fiaska konkurencyjnej organizacji w Lwowie, tylko bardziej w Kijowie, w Charkowie, czy w tych kolejnych miastach, których no, Niemcy zajmowali tam. Przedstawiciele tej organizacji starali się powołać policję, jakieś oddziały wojskowe, uczestniczyć w odrodzeniu życia kulturalnego, obejmować nawet jakieś funkcje w władzach miejskich, prawda? Ale to będą bardzo znikome koncesje niemieckie i na poziomie takim, prawda, administracyjnym, lokalnym jedynie. W związku z tym orientacja melnykowska pozostanie do końca wojny związana z III Rzeszą. Ona będzie też oficjalnie inicjatorką powołania dywizji SS Galicien, Waffen-SS Galicien. Czyli Hałyczyna, jak ukraińska. Hałyczyna, tak, po ukraińsku. Natomiast OUN przejdzie do strategii jakby odczekania na przełom w wojnie. Ten przełom pojawi się w postaci Stalingradu i w postaci kontrofensyw armii sowieckiej. Wtedy OUN-B Bandery przejdzie do takiego scenariusza, w którym Druga wojna światowa no, miała się skończyć chyba podobnie jak pierwsza, to znaczy miała się skończyć starciem armii radzieckiej z armią polską. Tak jak to mówi się o generałach, że rozgrywają stare wojny, prawda? Tak, to wszyscy tak myśleli, polskie podziemie z armią krajową też tak myślało, że tak się pewnie skończy, prawda, że Niemcy ostatecznie ulegną na froncie zachodnim,
tam zostaną pokonani, tu będą opuszczali Europę Wschodnią, uwalniając ją od okupacji, bo przegrają na Zachodzie, a tu właśnie skoczą sobie wtedy do gardeł ci dwaj konkurenci o ziemię ukraińskie, Rosja, czyli Związek Radziecki i Polska. No i do tego się będzie OUNB przygotowywała. Z tego wyniknie decyzja o powołaniu ukraińskiej powstańczej armii, która według tradycji UPO-owskiej powstała 14 października, właśnie w październiku 1942 roku, aczkolwiek pierwsze działania obserwujemy dopiero od lutego 1943 roku, więc troszeczkę to jest sporne, kiedy właściwie przyjąć ten moment powołania organizacji, ale w każdym razie jest to działalność partyzancka pod adresem Niemców, mająca przede wszystkim na celu zdobycie broni, na właśnie okoliczność tej wielkiej konfrontacji, która przyjdzie, prawda, dopiero w przyszłości, przy założeniu, że Niemcy wojnę przegrają. Stąd te działania UPA są ograniczone w stosunku do Niemców, natomiast no mamy tu działania, które mają na celu przygotować dwie rzeczy. Po pierwsze, przestrzeń operacyjną do powstania i działań przeciw Armii Radzieckiej. I po drugie, no, jak utrzymuje historiografia polska, zmienić strukturę narodowościową ziem zachodnich Ukrainy, ponieważ kiedy po wojnie przyjdzie do plebiscytu terytorialnego o przynależność Wołynia, Galicji Wschodniej do Polski, no to wówczas byłoby dobrze z punktu widzenia ukraińskiego, tych Polaków było zdecydowanie mniej. No i to są źródła w strategii OUN-UPA, źródła antypolskiej akcji, tak jak ją w dokumentach upolskich nazywano, które się zaczyna od lutego 1943 roku i trwa co najmniej do jesieni 1944 roku. No, z tego, co dotarłem, to oczywiście, jakby to powiedzieć, wyniki organizacyjne budowania UPY były dość imponujące, bo podobno w polu były momenty, że było 100 tysięcy partyzantów upolskich. Pytanie oczywiście, bo to źródła ukraińskie, tak gdzieś wyczytałem. Natomiast pytanie jest inne, mianowicie czy UPA była w stanie efektywnie rozszerzyć swoje wpływy na Ukrainę sowiecką? Na tą część oczywiście zajętą przez Niemców, czyli aż do Dniepru i dalej. Znaczy jednorazowo to tam 100 tysięcy nigdy nie będzie, prawda? To jest raczej 40 tysięcy, tak jednorazowo, prawda? I każda strona trochę podbija tak, te cyfry. Ale oczywiście przewinęło się na pewno więcej jak 100 tysięcy w ogóle. A, prawda? Może to właśnie to jest. Od końca 1942 do 50, gdzie można przyjąć, że taka aktywna działalność wraz ze śmiercią Szuchewycza ustaje, szersza działalność, no to na pewno się przewinęło grubo ponad 100 tysięcy bojowców. Natomiast tak, oczywiście UPA była zakorzeniona w Ukrainie Zachodniej, w Wołyniu Galicji Wschodniej. Starała się powołać również w centralnej, a nawet wschodniej Ukrainie swoje jednostki. W centralnej Ukrainie w Chołodnym Jarze, to jest tutaj niedaleko Czerkas, gdzie była silna tradycja jeszcze kozacka, hajdamacka, potem z rewolucji 18 roku działań antybolszewickich. Tam będą powoływane też kurenie UPA, a nawet i no, OUNB wcześniej sięgała Donbasu, nawet jeszcze po okresie okupacji niemieckiej. Tak? Wysyłała emisariuszy do Donbasu, aby przekonywać do idei niepodległościowej Ukrainy. Niektórzy historycy ukraińscy utrzymują, że właśnie wolta ideologiczna OUNB pod koniec wojny od nacjonalizmu integralnego z elementami faszystowskich inspiracji w stronę programu narodowo-demokratycznego dostosowanego do ideologii aliantów zachodnich, którą widzimy w 1944-1945 roku już w dokumentach programowych, że ta wolta jest w dużej mierze spowodowana właśnie kontaktami z Ukraińcami wschodnimi, którzy byli rosyjskojęzyczni, niezwiązani z ideologią narodową, z takim nacjonalizmem etnicznym ukraińskim, czyli jakby te działania w czasie okupacji, zetknięcia się z Ukrainą wschodnią czy południową, dały do zrozumienia tak, tym Ukraińcom zachodnim, że jest to kraj bardzo różnorodny kulturowo, językowo, ale możliwy do zjednoczenia wokół idei niepodległości, jeśli się uwzględni tą różnorodność, a nie będzie ją na siłę ukrainizowało i ujednolicało tak według kryteriów nacjonalizmu etnicznego.
Także no, generalnie można powiedzieć, że poza rzeczywiście tymi ziemiami zachodnimi, które wcześniej były II Rzeczypospolitej, to ta aktywność UPA jest słaba bardzo, prawda? I to tu na zachodzie ona działa także po polskiej stronie granicy, czyli na tak zwanym Zakerzoniu, tak, za linią Kerzona. Mamy do czynienia w pasie od Włodawy po Łękowszczyznę, do czynienia, prawda, z działalnością UPA do 1947 roku. Ale domyślam się, że wejście wojsk niemieckich stanowiło no, pewnego rodzaju no, taką ulgę dla ludności, w sensie przynajmniej ludzie myśleli, że lepsze czasy przyjdą, nie tylko w Galicji Wschodniej czy na Wołyniu, ale także w tej centralnej Ukrainie, tam gdzie był Holodomor, tam gdzie były prześladowania, wkraczają wojska niemieckie. Wydaje się, że życie na lepsze się obróci, bo kołchozy może zlikwidują. I co zrobili Niemcy? Tak, no oczywiście Niemcy poprowadziły politykę zgodną z Mein Kampf, jeśli chodzi o ideologię, a jeśli chodzi o plany wojenne, z Generalplan Ost, prawda, generalnym planem wschodnim, no, politykę rasową, no, zgodnie z którą Ukraińcy mieli być siłą roboczą pod panowaniem niemieckim i już sam podział administracyjny Ukrainy pod niemiecką kontrolą, mianowicie Galicję Wschodnią włączono do generalnego gubernatorstwa i tutaj w ramach generalnego gubernatorstwa Ukraińcy zarówno z dystryktu właśnie galicyjskiego, jak lwowskiego, krakowskiego, mieli pewne uprawnienia do działalności szkolnej, publikacyjnej. Istniał też Ukraiński Komitet Centralny w Krakowie, który ich reprezentował w stosunku do władz niemieckich. O tyle jednak tą Ukrainę całą posowiecką, dawniej rosyjską, carską, tak, od Wołynia aż po Donbas, no, stworzyli tutaj Reichskomisariat Ukrainy, taką specjalną jednostkę okupacyjną, której administratorem był niejaki Koch i który rezydował w Równem, czyli w miejscowości, nie w Kijowie bynajmniej, tylko w Równem, prawda, miejscowości prowincjonalnej, tak, to pokazywało, że to jest tymczasowa administracja wojskowa, której celem jest eksploatacja gospodarcza tych obszarów na potrzeby wojny, a w przyszłości, zgodnie z Generalplan Ost, wysiedlenie znacznej części Słowian na Syberię, tak, jak najdalej od panu tutaj obszaru, gdzie Niemcy mieli zagospodarować tą wschodnią Europę, a i wykorzystanie jako niewolniczej siły roboczej. Czy w tym momencie represje niemieckie, bo takowe miały miejsce, do tego jeszcze wywózki ludzi na roboty do Niemiec, nie spowodowały takiego efektu, że ci Ukraińcy zaczęli trochę myśleć o tym, że niech wreszcie wrócą Sowieci, bo to jednak to, co Niemcy tutaj przygotowali, to jest koszmar, a z drugiej strony, jak rozumiem, nie wpadli w objęcia UPA, tak? Która miała swoje komórki, no ale nie była ruchem masowym na wschodzie. To jest bardzo trudno powiedzieć, co oni myśleli. Tak? No, niemniej na pewno nastąpiło głębokie rozczarowanie tą polityką niemiecką. I władza radziecka, pomimo tego wielkiego głodu, tak, jawiła się jednak jako bliska kulturowo, to znaczy jednak, prawda, poza Galicją i Wołyniem, czyli ziemiami zachodniej Ukrainy, nie było wyraźnej, jednoznacznej takiej granicy kulturowej, tak, doświadczanej między Ukraińcami a Rosjanami, doświadczanej przez, może z wyjątkiem grup inteligencji, ale doświadczanej przez zwykłych Ukraińców. Tak, w związku z tym ona się jawiła jako jednak no, bliska, tak, bliższa, prawda, kulturowo, nie represjonująca za sam język, tak, czy za jakieś praktyki kulturowe, prawda? Natomiast Niemcy oczywiście tak, więc summa summarum można powiedzieć, że na pewno ludność Ukrainy przyjęła powrót armii radzieckiej jako czy to wyzwolenie, czy to no, przejście w stan znośny, prawda? A więc lepszy niż niemiecki. Chyba nie możemy zapomnieć o tym, że miliony Ukraińców było żołnierzami Armii Czerwonej. Tak, to jest olbrzymi udział, prawda? Tam przewinęło się od 6 do 8 milionów ludzi, tak, no, prawda, przez armię radziecką pochodzących z Ukrainy. Mamy też stosunkowo liczną partyzantką, mniej liczną niż Białorusi, tak, ale rzeczywiście też mającą miejsce.
Także no, udział Ukraińców w II wojnie światowej to jest przede wszystkim udział jednak w Armii Czerwonej, nie w UPA, prawda? To jednak jest wielokrotnie więcej. Natomiast liczba ofiar chyba plasuje Ukrainę na szczycie listy, albo blisko szczytu listy. Zaraz po Białorusi, i rzeczywiście podobnie jak Polska, to są właściwie trzy kraje doświadczone najgłębiej przez II wojnę światową. No nieprzypadkowo zostały nazwane przez Timofiego Snydera skrwawionymi ziemiami, prawda, ponieważ on jeszcze bierze tutaj właśnie okres stalinowski wcześniejszy, czyli wychodzi od 1932 roku, jeśli policzyć z Wielkim Głodem, gdzie ofiar może być nawet do 4 milionów, no to Ukraina rzeczywiście nawet przechodzi i Polskę, i Białoruś w tej konkurencji negatywnej i ma największe straty ludzkie od 1932 do 1953 roku, do śmierci Stalina. 1944 rok to jest chyba ten rok, kiedy Armia Czerwona wkracza na Ukrainę. Nie wiem, czy Kijów to chyba w 1944 był wyzwolony. Tak, w 1944. Wraca Chruszczow. Kijów jeszcze październik 1943, początek listopada, bo tam na rocznicę 7 listopada, na rocznicę rewolucji trzeba było Kijów zdobyć. Ale rzeczywiście do października 1944 cała Ukraina została faktycznie w dzisiejszych granicach uwolniona od okupacji niemieckiej. Władza sowiecka wraca. Pytanie tylko, czy wracają stare praktyki lat 30., czy może... Może, nie wiem, doświadczenie tego, że Ukraińcy się jednak są pewnym elementem buntowniczym, no mogły też skłaniać bardziej do jakiegoś poluzowania. Ale to chyba nie za Stalina. To znaczy, i tak i nie. To znaczy, bo z jednej strony rzeczywiście Stalin podniósł rangę Republiki Ukraińskiej i Białoruskiej w ten sposób, że jako załatwił dla nich osobne miejsca w ONZ-cie, obok od miejsca dla Związku Sowieckiego. No pewnie głównie po to, żeby mieć trzy miejsca, a nie jedno w głosowaniach w Zgromadzeniu Ogólnym. Tak? No niemniej uhonorował te dwie republiki w ten sposób. I rzeczywiście w samym tutaj 1944-1945 roku no, można powiedzieć, że są takie pewne przejawy, prawda? Takiego bardziej pojednawczego, tak, podejścia do Ukrainy, ale jednocześnie samo zakończenie wojny pokazuje wzrost poczucia takiego szowinizmu rosyjskiego, właśnie tego, co Lenin zwalczał. Lenin rzeczywiście autentycznie zwalczał szowinizm rosyjski, bo Stalin, prawda, pije, wnosi toast, tak, na Kreml za zwycięstwo narodu rosyjskiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, prawda? Nie narodu radzieckiego czy narodów radzieckich, wielkiego narodu rosyjskiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Prawda? Więc mamy do czynienia z jednak, pomimo tego, że są to jakieś gesty w stosunku do Ukrainy z jego strony, to jednak Związek Radziecki po II wojnie światowej coraz bardziej wchodzi w kolejne imperium rosyjskiego, prawda? Oddalając się właśnie od tego projektu Lenina, który był projektem no, względnie równorzędnych kultur i republik do czasu, aż one same zlają się w jedną kulturę radziecką. Ale chyba jednak spore zasoby skierowano na odbudowę Ukrainy i budowę przemysłu. Tak, to znaczy te wielkie zagłębia przemysłowe, one wprawdzie powstały już, no przede wszystkim donieckie, prawda, to jest jeszcze z czasów imperialnych, prawda, bo tam była Józówka, tak, i to inwestorzy zachodni, nawet między innymi polscy, a także z Wielkiej Brytanii, tak, zaczynali to, ten wielki przemysł we wschodniej Ukrainie i wydobywczy, i stalowy, tak, w XIX wieku, później w latach 30., prawda, to właśnie ta modernizacja związana z kolektywizacją przyniosła rozwój tych ośrodków. Teraz po wojnie nastąpiła ich odbudowa. To jest trudno powiedzieć, czy jakby kierownictwo sowieckie nie traktowało Ukrainy jako kraju przede wszystkim przemysłowego. Jeśli wziąć dane takie socjologiczno-demograficzne, to się okazuje, że postęp urbanizacji, co jest związane z industrializacją, tak? Postęp urbanizacji w Ukrainie w okresie całym powojennym był bardziej powolny niż w Rosji. A w zachodniej Ukrainie
to ona pozostała właściwie nadal krajem rolniczym. Tak? On nie przekroczył do 1989 roku 50% ten poziom urbanizacji. Lwów właściwie był takim jedynym na dobrą sprawę większym ośrodkiem przemysłowym tutaj. Więc no niemniej oczywiście tak, odbudowa Ukrainy nastąpiła po II wojnie światowej i tu to jest na pewno, znaczy nie można powiedzieć, że to jest jakiś przejaw polityki represyjnej, przeciwnie, tak, jest to przejaw polityki no, odbudowy po prostu. Ale tak odbudowywano ten przemysł, że zapomniano o ludziach, bo wywołano jeszcze po wojnie trzecią falę głodu, bo gdzieś znalazłem nawet informację, że tu były lata 40, to jeszcze milion ludzi. Z powodu głodu jeszcze umarł tak, to znaczy w latach 46-47 rzeczywiście jest jeszcze jeden głód, trzeci zresztą. Aczkolwiek to już trudno, nie da się tego wpisać w taką politykę antyukraińską szczególnie. Tak. Znaczy efekt uboczny, tak? Tak, to już jest taki efekt rzeczywiście dezorganizacji powojennej, powiedzmy, prawda, struktura zarządzania. Natomiast, ale jest faktycznie. Jest też polityka bezwzględnej sowietyzacji Ukrainy Zachodniej, no bo trzeba było po pierwsze zwalczyć te UPA, prawda, do końca. Jest polityka deportacyjna, to znaczy oczywiście wywożenia części, czyli nie było w ogóle zamiaru bynajmniej wywożenia całości, ale części, tak, ludności, zwłaszcza w miejscach bardziej związanych z ruchem podziemnym, do Kazachstanu czy południową Syberię. Jest polityka zniszczenia instytucji tożsamościotwórczej, mianowicie ukraińskiego grekokatolickiego kościoła, który na synodzie lwowskim w 1946 roku został włączony po prostu do rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Tym samym Unia, tak, z czasów Rzeczypospolitej znikła na terenie Związku Sowieckiego ostatecznie. Ale rozumiem, że część duchownych przeszła jakby do... I część wiernych do podziemia. Tylko no, pytanie, na ile to było. To znaczy przede wszystkim jednak do łagrów, jeśli się opierali, no, tak, prawda? Bo tutaj mamy właśnie arcybiskupa Slipyja, tak, który był długi czas w łagrze, potem go wypuszczono i pojechał do Watykanu, ale około 20 lat był więziony w ten sposób. Także ta działalność, no, to są jednak takie bardzo wysepki, prawda? Taka niezależna działalność kościelna. No w każdym razie więc. To jest budowa, polityka sowiecka po wojnie, to jest budowa Ukrainy, odbudowa Ukrainy, ale i budowa Ukrainy jako drugiej, rzeczywiście co do ważności Republiki w Związku Sowieckim. I jest to polityka szczególnego braterstwa, jak go nazywano, rosyjsko-ukraińskiego, ale na zasadzie takiej, że no, ukraińskość to jest... pewien rodzaj regionalnej odrębności kulturowej, wyrażającej się w folklorze przede wszystkim. Tacy sowieccy Kaszubi, no, tylko w ogromnej... Coś tak, no niemal coś takiego, tak. Natomiast nie, no, wbrew nawet samej konstytucji sowieckiej, odmawiania tej republice podmiotowości, ona, owszem, i tutaj trzeba przyznać tym elitom tej Republiki Ukraińskiej, walczyła o niezależność gospodarczą przede wszystkim. Nawet czasem to zależało od tego, kto jest sekretarzem pierwszym Komunistycznej Partii Ukrainy. Czasem nawet z pewną skutecznością i walczyła czasami też o szerszy zakres praw kulturowych. Na przykład tutaj ważne jest już po śmierci Stalina. Ten okres był najtrudniejszy rzeczywiście, ale już po śmierci Stalina w 1953 tam mamy dwa takie okresy rządów. Najpierw Mikołaja Pithornego, a potem szefa KPU, a potem w latach 1963-1972 Petro Szełesta. Czy to można mówić o ponownej fali ukrainizacji de facto? No, to jest za dużo powiedziane. Aha, okay. To jest za dużo powiedziane, ale można mówić tutaj rzeczywiście o tym właśnie takich działaniach autonomicznych w gospodarce, kiedy już w 1957 roku za Pithornego udało się uzyskać rzeczywistą kontrolę, rzeczywiste zarządzanie ministerstw rządu republikańskiego w Kijowie nad gospodarką ukraińską. A następnie, kiedy przyszedł Szełest, opublikował tą słynną książkę Ukraina nasza radiańska, czyli radziecka, prawda, czyli właśnie taką opartą na zasadzie braterstwa rosyjsko-ukraińskiego, deklarowanego jako równorzędne,
to rzeczywiście też pewne działania w kulturze się zaczęły na korzyść ukraińskiej kultury i edukacji. W 1965 roku była na przykład, to chyba taka stosunkowo największa, przynajmniej próba Szełesta, w 1965 roku reforma oświatowa niejakiego Dadenkowa przyniosła takie rozwiązania, że znający ukraiński mieli być nawet preferowani w przyjmowaniu na studia. Wszystkie przedmioty nauk społecznych, humanistycznych miały być wykładane po ukraińsku w uczelniach, no ale tylko nauk humanistycznych i społecznych. Nie zamierzano wykładać fizyki atomowej w języku ukraińskim, ponieważ nadal zakładano, że to jest jakiś język ludowy nierozwinięty w pełni, tak? Gorszy od rosyjskiego. Rosyjski miał status języka światowego, prawda? Języka modernizacji, postępu. Więc cały czas to było w ramach pewnej koncepcji, w której Ukraina pozostaje takim regionalną odmianą, młodszym bratem, prawda, nie może mieć żadnych samodzielnych ambicji politycznych. Tylko jedna rzecz, bo oczywiście po obaleniu Chruszczowa jego następcą jest też człowiek z Ukrainy. Leonid Breżniew był tym sekretarzem lokalnym, który odbudował Zaporoże, elektrownię wodną w Zaporożu i tam chyba potem, wydaje mi się, że trafił do Dniepropietrowska. No ale właśnie, z tego co kojarzę, to z jego nastaniem ten wątek pogłębiania tej ukrainizacji się zakończył, prawda? Tą politykę chyba stopniowo zaczyna się znowu odwracać w drugą stronę. Nie od razu wprawdzie, bo Breżniew rzeczywiście tutaj długo był w Dniepropietrowsku i w jakiejś mierze związał się z Ukrainą i Ukraińcy na niego nawet liczyli, że tak powiem, a nawet liczyli, że może będzie bardziej przyjazna czy otwarta polityka po Chruszczowie z Moskwy w stosunku do Ukrainy. I w pierwszych latach to nie wyglądało tak źle, ale w 1972 roku przyszedł taki moment, który ukraińska historiografia traktuje jako pogromowy dla kultury ukraińskiej. O ile w czasach, i to był też jeszcze moment, w którym odsunięto właśnie Szełesta w 1972 roku. O ile w latach 60. rozkwitła rzeczywiście literatura w języku ukraińskim, mamy pokolenie tzw. wszyscy desantników, pisarzy, poetów, takich jak Lina Kostenko, Mykoła Rudenko, czy Iwan Sitliczny, czy Wiesław Czornowił, Wasyl Stus, to w 72 roku właśnie aresztowano z tej elity Ukrainy od 70 do 100 osób. Usunięto Szełesta, w jego miejsce został powołany Władimir Szczerbycki jako postać bez ambicji jakichś samodzielnych w stosunku do Moskwy. Ale chyba Ukrainiec. No też to jednak tego się trzymano, żeby ten pierwszy, czyli pierwszy, sekretarz pierwszy partii regionalnej republikańskiej był narodowości republikańskiej, prawda? Tego się trzymano. Jedynie w czasach tego późnego Stalina, tam był taki Milnikow, Rosjanin. A poza tym byli rzeczywiście Ukraińcy w kierownictwie w całym okresie powojennym. I okres 72, no właściwie do pierestrojki, do początku pierestrojki, 85, to jest okres właściwie, jeśli chodzi o kulturę ukraińską, najtrudniejszy w ogóle. To znaczy właściwie w całym okresie sowieckich rządów w Ukrainie. Bo to jest okres, kiedy postanowiono, że ten naród sowiecki, który Lenin zakładał, że on też kiedyś powstanie, tylko że on zakładał, że powstanie jakby dobrowolnie przez skłonienie się tych innych narodów ku wspólnocie radzieckiej, prawda, tych nierosyjskich narodów, ku wspólnocie radzieckiej. Tutaj uznano, że to już jest, no, 50 lat minęło, prawda, to musi już powstać. Właściwie jesteśmy spóźnieni z realizacją tego projektu, prawda, i w związku z tym mamy rzeczywiście działanie, które jest i sowietyzacją, i rusyfikacją jednocześnie w tym czasie. No ale też trzeba wspomnieć o ruchu dysydenckim, prawda. Tu jest bardzo ważny moment tego ruchu dysydenckiego, który był równoległy do rosyjskiego, drugi i co do intensywności na pewno nie słabszy, może nawet silniejszy niż rosyjski ruch dysydencki, szczególnie helsiński, tak? Czyli Ukraińska Grupa Helsińska, prawda, od 1976 roku. Także mamy także nurt takiej opozycji, która czerpie z tej tradycji Ukrainy Zachodniej, niepodległościowej,
też widoczny. Naprawdę? Bo to trzeba to powiedzieć, znaczy, że on jest tutaj wszystkim... spodziewać by się można szczególnych represji, biorąc pod uwagę to, jak się Rosjanie, Sowieci rozprawili zupą. Oczywiście, ale on jest. Znaczy, uważa się za kontynuację tego nurtu inicjatywę, którą podjęli Lewko Łukianenko i Iwan Kandyba. To byli działacze, którzy w 1958 roku powołali Ukraiński Związek Robotniczo-Chłopski. No, nazywało się językiem oficjalnym, można powiedzieć, prawda? Ale było zupełnie niezależną organizacją w zachodniej Ukrainie. Działali 3 lata, w 1961 roku zostali wykryci i oni stawiali sprawę tak, że Ukraina ma prawo wystąpienia ze Związku Sowieckiego zgodnie z konstytucją sowiecką, czyli w zasadzie nie naruszając jakby porządku prawnego, ale mówili o niepodległości Ukrainy i no widzimy w ich działaniach tą ciągłość z UPA, z pewne związki z ideami diaspory ukraińskiej. Tak? No są oczywiście i takie postaci, które wprost kontynuują, mianowicie Jurij Szuchewicz. Syn Romana, tak, Szuchewicza, prawda, który był no, jednym z, obok Łukianenki i Kandyby, jednym z najdłużej więzionych, prawda, w łagrach dysydentów ukraińskich. To jest jednak ten nurt niepodległościowy, który traktuje UPA jako swoją tradycję, ale główny nurt to jest nurt obrony praw człowieka, który przybiera formę ukraińskiej grupy helsińskiej w 1976 roku. To są ci dawni wszyscy desantnicy, można powiedzieć. Oni już wychodzą z tego języka leninowskiej polityki narodowej. Dość długo starano się, w latach 60. jeszcze, w okresie Szelesta, starano się bronić kultury ukraińskiej, powołując się właśnie na tę ukrainizację z lat 20., na to, że Lenin zakładał równość narodów. Jest tu takim wspomnikowym wręcz przykładem takiego podejścia w 65. roku. Iwana Dziuby, też jednego z tych pisarzy lat 60., taka pozycja internacjonalizacja czy rusyfikacja, prawda? Kiedy on właśnie przedstawiał sprawę tak, że pod hasłem tej internacjonalizacji się faktycznie rusyfikuje kulturę ukraińską, ale powołując się na leninowską politykę narodowościową. Natomiast ukraińska grupa helsińska, no to już jest etap, kiedy to są prawa człowieka, a nie jakieś wyprowadzane, prawda, z tych czy innych ideologicznych pomysłów komunistycznych uzasadnienie, prawda, obrony kultury ukraińskiej. I to jest bardzo ważną inicjatywą ukraińskiej Wisnyk, takie pismo, które zaczęto wydawać w 70 roku i które też w 72 roku no, były te aresztowania wspomniane, no to no, zostało po 6 numerach wydanych zawieszone. W 74 roku odrodziło się. No, w każdym razie mamy taką sytuację, że dochodząc do początku lat 80., że te represje breżniewowskie zdołały spacyfikować większość ośrodków niezależnych. Ukraińska grupa helsińska nigdy nie rozwiązała się, ale faktycznie zaprzestała działalności, zaprzestała wydawania tego ukraińskiego Wisnyka też. Niemniej no, na pewno idea niezależności Ukrainy została przeniesiona przez ten okres breżniewowski do początku rządów Gorbaczowa w 1985 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.